Przed nami fubar. Jestem bardzo ciekaw, jakie są Twoje wrażenia po pierwszym dniu. Zrobimy tutaj najazd na te Twoje wyniki. No nie da się ukryć, że 8 punktów to na pewno było, to jest mniej niż oczekiwałeś. No, to jest delikatnie rzecz mówiąc mniej. Zaczęło się bardzo fajnie. Trochę szczęśliwie, znaczy trochę, bardzo szczęśliwie, ale wygrana w pierwszym meczu. Później, no niestety, ten chyba będzie przez wszystkich zapamiętany mecz 8-1 na wyjeździe, który kompletnie podciął skrzydła. Później przegrana 3-6 u siebie z Łukaszem. No i cóż, no i widać, że gdzieś tam jest duży problem, że ta moja taktyka jest kiepska. No też oczywiście oddaję tutaj chylę czoła przed konkurencją, bo widać, że są gdzieś tam o poziom wyżej ode mnie. No ale cóż, no uczę się, chociaż długo już w to gram, więc trochę dziwnie to brzmi, że się uczę. Ale to pierwszy raz, kiedy gram przeciwko komuś. Patrząc na tabelę, może nie wygląda to tak nawet fatalnie, bo mam tylko 5 punktów straty, ale minus 14 bramek to jest potężna różnica. 10 meczy, jakby to było gdzieś pierwsze koty za płoty. Zobaczymy, co będzie po kolejnych 10. Mam nadzieję, że uda się rozegrać przynajmniej te 30 meczy i nie zostać zwolnionym. Troszeczkę zmian, no i mam nadzieję, że ten drugi dzień będzie zdecydowanie lepszy. Jestem pewien, bo na pewno napawają optymizmem takie rezultaty jak zwycięstwo 1-0 z Marsejem u siebie, czyli w sumie rewanż wzięty za 1-8 w pierwszym meczu, no i zwycięstwo również z Dobim w pierwszym meczu 4-1, które pokazują, że jednak masz możliwości. Tak, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że Dobim miał 5 obramowań bramek, więc tutaj było dużo szczęścia, ja 2 karne. Te wyniki, no przyznam szczerze, no jest problem też z obroną, tak, bo widać, że dużo tych bramek jest straconych, mało bramek strzelonych, bo po meczu z Tobą, gdzie strzeliliśmy 3 bramki, później już tylko jedna albo w ogóle. Także to są takie wyszarpywane zwycięstwa, bardziej wyszarpywane remisy. No mam nadzieję, że teraz po tych korektach będzie lepiej, oby nie gorzej i że dotrwam jak najdłużej. Dziękuję Ci za rozmowę i powodzenia w kolejnym, drugim dniu finału rozgrywki mistrzów. Dzięki.